Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a ten podcast będzie trochę inny niż większość. Kiedy zaczęłam zbierać materiały do tego podcastu, pomyślałam, że to będzie jeden z tych krótszych. Będzie miał 40, może 45 minut. A potem zaczęłam czytać coraz więcej. Pojawiało się więcej szczegółów, więcej wątków, i jak się okazuje, jest to jedna z bardziej zawiłych spraw kryminalnych. Będzie dużo wątków pobocznych, będzie analiza, będą mapy, lokalizacje, także będę mówić o zdjęciach, które będą pojawiały się w trakcie tego podcastu. A teraz zapraszam do słuchania. Joshua Gimon był oczkiem w głowie swoich rodziców. Jego rodzice, Lisa i Brian, byli krótko po ślubie i byli podekscytowani, kiedy ich syn przyszedł na świat. Joshua, Josh urodził się w czerwcu 1982 roku. Przez pierwsze cztery lata swojego życia mieszkał w Redwood Falls, niewielkim mieście na południu Minnesoty, stanu znajdującego się na północy Stanów Zjednoczonych. Jego ojciec pracował jako ogrodnik, a matka pracowała w fabryce, w której produkowano części do sprzętów medycznych. Żyli w małym domu na obrzeżach miasta. Nie mieli dużo pieniędzy, ale jednocześnie niczego im nie brakowało. Kiedy Josh był mały, przeprowadzili się na wschód. Zamieszkali niedaleko Minneapolis, stolicy stanu, licząc, że znajdą lepszą pracę, bo w tak małym mieście jak Redwood Falls nie mieli zbyt wielu perspektyw. Przez pierwsze parę miesięcy mieszkali u brata Lisy oraz jego żony. Po jakimś czasie udało im się znaleźć pracę. Lisa zaczęła pracować w podobnej fabryce co wcześniej. Ale miała znacznie lepsze warunki, a Brian dostał posadę w dużej firmie ogrodniczej. Udało im się wynająć dom w Maple Lake, leżącym 80 km od Minneapolis, stolicy Minnesoty. Najważniejszymi miastami w Minnesocie są Minneapolis oraz St. Paul, nazywane bliźniaczymi miastami. Wiele osób, tak jak Brian i Lisa, mieszka na obrzeżach, nawet kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. I codziennie dojeżdża do pracy. Minnesota nazywana jest krainą 10 tysięcy jezior. W tej historii ten aspekt też się pojawi. Maple Lake jest niewielkim miastem. W latach 80., kiedy Josh przeprowadził się tam z rodzicami, mieszkało tam zaledwie tysiąc mieszkańców. Przez jego środek przebiega autostrada, wokół tych terenów znajdują się jeziora. Ten rejon nie jest popularny wśród turystów. Nad jeziorem można spotkać mieszkańców, którzy lubią jeździć na wycieczki. Wielu mieszkańców Maple Lake łowi ryby i poluje. Wszystkie domy wyglądają podobnie i każdy zna każdego. Niektórzy przeprowadzają się do większych miast, a niektórzy przyjeżdżają do Maple Lake w poszukiwaniu spokoju. Lisie i Brianowi tak bardzo się tam spodobało, że już po kilku latach kupili dom. Zresztą nadal po tylu latach mieszkają w okolicy. Josh chodził do miejscowej szkoły. Jego dzieciństwo było całkiem zwyczajne. Miał dobry kontakt z rodzicami, miał wielu przyjaciół, był przyjacielski i szybko nawiązywał nowe znajomości. Kiedy miał 12 lat, jego rodzice podjęli decyzję o rozwodzie. Po tym, jak się rozstali, Josh mieszkał z matką i kilka razy w tygodniu spotykał się z ojcem. Rodzice utrzymywali ze sobą neutralny kontakt, bo nie chcieli, aby ta sytuacja wpłynęła na Josh'a. Jego rodzice zaczęli spotykać się z innymi ludźmi. Matka związała się z mężczyzną o imieniu Ricky, a Brian związał się ze starszą kobietą, Barbarą Wickerman, która od 1993 do 1997 roku, do dnia śmierci, służyła w izbie reprezentantów Minnesoty. Rodzice Josh'a nigdy nie udzielali się w polityce. Głosowanie uważali za swój obowiązek, ale nie byli zagorzałymi miłośnikami którejś partii. Po tym, jak ojciec Josh'a związał się z Barbarą, Josh zaczął interesować się polityką. Postrzegał swoją macochę jako wzór do naśladowania. To ukształtowało jego charakter. Jego dziadkowie od strony ojca również byli związani z polityką. Prowadzili sklep w małej miejscowości, w której wychowywał się Brian i dziadek Josha należał do organizacji zrzeszającej reprezentantów każdego hrabstwa w Minnesocie. Kiedy Josh chodził do szkoły podstawowej, jego dziadek zabierał go na posiedzenia i pokazywał mu, jak organizacja rozplanowuje na przykład budżet. Josh chciał udzielać się w społeczności. Jego marzeniem było zostanie politykiem. Chciał coś zmienić, pomagać ludziom. Barbara nauczyła go wielu rzeczy. Josh często odwiedzał ją w biurze, obserwował ją w pracy. W niektórych źródłach pojawia się nieprawdziwa informacja, że Barbara była babcią Josza. Była o kilkanaście lat starszą partnerką jego ojca. Barbara zmarła w 1997 roku, kiedy Josh miał 15 lat. Nastolatek nie przyjął tego zbyt dobrze. Przez wiele miesięcy przeżywał jej śmierć. Chciał kontynuować jej pracę i postawił sobie taki cel, że zaangażuje się w politykę. Dwa lata później, w wieku 17 lat, dostał się do programu i miał okazję spędzić parę tygodni w Izbie Reprezentantów, gdzie uczył się od osób, które znały i pracowały z jego macochą. George wierzył, że polityka to jego powołanie. Był przedstawicielem samorządu uczniowskiego i klubu debaty w liceum. Osoby, które pracowały z nim w izbie, wspominały, że był ambitny i dojrzały jak na swój wiek. Wiedział, czego chciał i wyróżniał się na tle rówieśników. Nie był nieśmiały. Był w stanie zrobić wszystko, o co się go poprosiło. I widać było, że zależy mu na tym, aby dowiedzieć się jak najwięcej. Josh był chłopakiem z małego miasta. Jego znajomi wierzyli, że któregoś dnia zostanie politykiem i będzie działał na rzecz społeczności. Można było odnieść wrażenie, że potrafi dogadać się z każdym, nawet z kimś, kto ma zupełnie odmienne poglądy. Jego znajomi opisywali go jako odpowiedzialnego i sympatycznego. Nie lubił chodzić do klubów czy barów. Zamiast tego lubił chodzić na domówki, gdzie mógł rozmawiać ze znajomymi do białego rana. Na koniec liceum często uczniowie przyznają sobie nawzajem tytuły. Głosują, kto jest najbardziej lubiany, najlepiej ubrany. I koledzy Josza uznali, że ma największe szanse na osiągnięcie sukcesu. Więc nie tylko członkowie jego rodziny, ale i jego przyjaciele ze szkoły widzieli, jaki ma potencjał i jak ciężko jest w stanie pracować, aby spełnić marzenia. Jego ojciec mówił: Chciał zostać politykiem lub prawnikiem. Miał wszystko, wiedział, czego chce i wiedział, jak to osiągnąć. Wygłosił przemówienie na zakończenie szkoły średniej i był przewodniczącym klasy. Lista jest długa. Koniec cytatu. W 2000 roku Josh ukończył liceum. Jego rodzice pojawili się na ceremonii. Byli z niego bardzo dumni, co zresztą widać na zdjęciach. Wszyscy się uśmiechają. Josh wygląda na zadowolonego. Pozuje do zdjęć z rodzicami i przyjaciółmi. Na jednym ze zdjęć widać jego dziewczynę. On i Katie Benson byli sąsiadami. Poznali się zanim zaczęli chodzić do szkoły podstawowej. Przyjaźnili się jeszcze z kilkoma innymi osobami. Josh zaczął spotykać się z Katie w drugiej klasie liceum. Nie mieli nawet 16 lat. Znali się od wielu lat i ich relacja przerodziła się w coś więcej, co ich znajomym wydawało się naturalne. Katie będzie opisywać swojego chłopaka jako przystojnego i wysportowanego. Jako jedna z niewielu osób miała okazję poznać go od innej, mniej poważnej strony. Josh miał poczucie humoru i lubił dobrą zabawę, ale był jednocześnie skryty i rzadko się przed kimś otwierał. Katie była jedną z najważniejszych osób w jego życiu, obok matki i ojca. Josh był też blisko z ojcem. To Brian zaszczepił w nim pasję do wędkarstwa i polowania. Często w weekendy wybierali się na ryby. To ich zbliżyło do siebie. Lisi i Brianowi zależało na tym, aby ich syn ukończył dobrą szkołę. Tuż po ukończeniu liceum Josh wyjechał na studia. Zaczął studiować politologię w koleżu. Jego pełna nazwa brzmi St. John's University. W skrócie nazywa się go Johnny's i dla uproszczenia ja też będę używać tej nazwy. Johnny's został założony prawie 200 lat temu przez Benedyktynów, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych z Niemiec. W tej historii pojawi się wiele wątków związanych ze szkołą, więc nie można pominąć tej kwestii. Johnis to uniwersytet wyłącznie dla mężczyzn. Jest połączony z seminarium i jest ściśle związany z żeńskim koledżem – St. Benedict's College. Johnys powstało pierwsze. 50 lat później powstał żeński koledż, a po 50 latach te dwie uczelnie zaczęły ze sobą współpracować. Traktuje się je tak, jakby się połączyły, ale nadal jest podział na szkołę dla kobiet i dla mężczyzn. Zajęcia odbywają się w mieszanych grupach i są organizowane w większości na Johnnies, ponieważ znajduje się tam znacznie większy kampus i tam kwitnie życie studenckie. Josh zamieszkał w Johnnies jesienią 2000 roku. Uczelnia znajduje się w Collegeville, miasteczku znajdującym się 60 km od Maple Lake, gdzie Josh mieszkał z rodzicami. Pomimo tego, że są to stosunkowo niewielkie odległości, mężczyzna wolał przenieść się na czas studiów do Collegeville, aby więcej doświadczyć i stać się częścią społeczności akademickiej. Wcześniej w Collegeville mieszkali głównie mnisi, znajdował się tam klasztor, później powstało seminarium i w kolejnych latach rozbudowywano kampus. Poza kampusem gdzieś przy drodze można natrafić na pojedyncze domy. Sam kampus wygląda jak osada w środku lasu. W pobliżu znajdują się cztery jeziora i kilka małych stawów. Te większe jeziora znajdują się tuż przy głównych drogach i to też będzie miało znaczenie w tej historii. Wstawię tutaj plan kampusu i zdjęcia satelitarne, żebyście wiedzieli, gdzie co się znajduje. Są dwie główne ulice, ale jest dużo wąskich uliczek, ścieżek, skrótów, które wszyscy studenci znają. Katie przeniosła się razem z Joshem i zaczęła studiować w Koleżu Świętego Benedykta. Mieszkała w St. Joseph, mieście znajdującym się niedaleko, większym niż Collegeville. Josh zamieszkał w Morehouse, widocznym na zdjęciach. Był to budynek oddany do użytku parę tygodni wcześniej, więc wszystko tam było nowe i niezniszczone. Było to coś podobnego do szeregowców, to będzie widać też na zdjęciach. Na parterze znajdowała się część wspólna, to znaczy salon i kuchnia połączona z jadalnią. Na pierwszym, drugim i trzecim piętrze znajdują się sypialnie. Na każdym piętrze znajdują się po dwie sypialnie, do każdej z nich przynależy mała, prywatna łazienka. Z tego co widać, to pokoje są dosyć duże. Widać łóżko, biurko, sporą szafę. Warunki są dosyć skromne, ale dzięki temu, że każda osoba ma własny pokój i łazienkę, studenci mają więcej prywatności. Na tym między innymi zależało Doszowi. Mógł zamieszkać w pokojach współdzielonych z kilkoma innymi współlokatorami, ale zamierzał poświęcać dużo czasu na naukę i nie chciał, aby coś mu przeszkadzało lub by ktoś mu przeszkadzał. Z danych dostępnych na stronie uczelni wynika, że 95% studentów korzysta z pomocy finansowej. Uczelnia organizuje ciekawe zajęcia, studenci mogą wybierać spośród różnych kół naukowych, i ponad 90% studentów deklaruje, że Malub miało same pozytywne doświadczenia związane z uczelnią. A co z pozostałymi osobami? Do tego przejdziemy trochę później. Josh mieszkał w tym mieszkaniu z pięcioma współlokatorami. Aleksem, Natem, Gregiem, Nikiem i Adamem. Jeśli chodzi o współlokatorów, to Josh szybko się z nimi zaprzyjaźnił i nazywał ich swoimi dobrymi przyjaciółmi. Mógł na nich liczyć, często wieczorami przesiadywali razem w pokoju lub razem się uczyli. Najbliżej był z nikiem. Nik Hajdukowicz miał prawdopodobnie polskie korzenie. Był od niego o dwa lata starszy. I kiedy Josh zaczął studiować, był na drugim roku studiów. Był na tym samym kierunku. Nikt był pod wieloma względami podobny do Josha. Też był pełen pasji, był ambitny, zdeterminowany. Być może dlatego tak szybko stali się najlepszymi przyjaciółmi. Kiedy Josh był na pierwszym roku studiów, postanowili założyć koło naukowe. Co tydzień spotykali się z innymi studentami i odtwarzali proces Jeden był prokuratorem, inny sędzią. Byli też członkowie ławy przysięgłych, wybierali jakąś sprawę i odtwarzali proces. Przewodniczącymi koła byli Josh i Nick. Była to dla nich nie tylko zabawa, ale też przygotowanie do przyszłego zawodu. Joshowi tak bardzo się to spodobało, że zaczął rozważać studiowanie prawa. Chciał zostać prawnikiem, a bycie politykiem traktował jako plan zapasowy. Nick miał takie same plany i po kilku latach faktycznie został prawnikiem. Do dzisiaj pracuje w zawodzie. Wiosną 2002 roku Josh i Katie rozstali się. Uznali, że lepiej będzie, jeśli każde z nich pójdzie w swoją stronę. Nie wydarzyło się nic, co doprowadziłoby do rozstania. Nie było mowy o zdradzie, zranionych uczuciach. To Katie postanowiła zerwać z Joshem. Niektórzy twierdzili, że przyjął to dobrze, a inni mówili, że był smutny po rozstaniu. Niezależnie od tego, jak było naprawdę, Josh nadal utrzymywał kontakt z Katie. Chodzili na te same zajęcia, spotykali się na terenie kampusu, mieli wspólnych znajomych, więc nie chcieli się unikać. Nie spotykali się tak często jak wcześniej, ale nadal uważali się za przyjaciół. Parę miesięcy później Katie zaczęła umawiać się z nikiem. Najlepszym przyjacielem Josha. Dla Josha była to trochę niezręczna sytuacja. Wcześniej spędzali dużo czasu w trójkę i czuł się niezręcznie, kiedy widział ich razem. Mimo wszystko twierdził, że nie ma nic przeciwko temu i życzy im jak najlepiej. Kwestie związków nie są do końca jasne, bo każdy twierdzi co innego. Wszyscy wiedzieli o tym, że Josh i Katie się rozstali. Katie w programie na temat tej sprawy była określana jako jego dziewczyna i tylko przelotnie wspominała o tym, że byli ze sobą przez 4,5 roku ale postanowili się rozstać. W innym wywiadzie Katie powiedziała, że nie wyobrażała sobie życia bez Josha i planowała z nim przyszłość. Może to kwestia tego, że miała wyrzuty sumienia, że z nim zerwała, albo chodziło o coś innego. Tutaj można tylko snuć teorię. Natomiast Katie twierdziła, że nie była oficjalnie z Nickiem i jedynie rozmawiali o tym, że mogliby być razem. Nikt z uśmiechem będzie wspominał Katie po latach. W programie powiedział, że całowali się raz lub dwa razy na imprezie, ale nic poza tym. Więc komu wierzyć? Czy byli razem, tylko nie chcieli kierować na siebie podejrzeń? I czy Josh miał z tym coś wspólnego? Na początku października 2002 roku Josh wysłał do Katie maila z pytaniem, czy mogłaby mu przywieźć z jego domu rodzinnego bluzę. Katie była wtedy w Maple Lake na weekend i zgodziła się. W mailu pisała, że wpadła na jego ojca, Briana, w sklepie i czuła się niezręcznie. Nie wiedziała, jak się zachować, bo ona i Josh nie byli już przecież razem. Kolejnego dnia widziała się z lisą, od której miała odebrać bluzę Josha. Po tym spotkaniu Katie napisała do swojego byłego chłopaka wiadomość o treści. Nie jest mi cały czas smutno, ale tęsknię za tobą, tęsknię za nami. Jestem pewna, że z czasem będzie łatwiej. W październiku wydarzyły się jeszcze dwie rzeczy, o których chciałabym od razu wspomnieć, żeby zachować chronologię i nie chcę tym później zapomnieć, bo tutaj każdy aspekt może być ważny. Katie zaprosiła Josha na imprezę, na którą zaprosiła też. Jego kolegów, właściwie ich wspólnych kolegów i koleżanki z liceum. Josh nie przyszedł na tę imprezę, bo nie chciał zobaczyć się z mężczyzną o imieniu Jason i jeszcze jedną osobą. Imię Jasona pojawia się jedynie w jednym artykule i podcaście na temat tej sprawy. Ponoć Josh go unikał, dlatego że Jason zarabiał dzięki piramidzie finansowej i Josh tego nie pochwalał. Inny przyjaciel wspomniał, że Josh któregoś razu próbował go pocałować. Czy będzie to miało jakieś znaczenie w tej sprawie? Całkiem możliwe. Brian, ojciec Josha, wspominał, że widział swojego syna po raz ostatni na początku listopada 2002. Josh przyjechał do rodzinnego miasta i pokazywał rodzicom nagranie z symulacji rozprawy sądowej. Rodzice byli z niego bardzo dumni. Cieszyli się, że się rozwija. Josh powiedział, że chciałby w przyszłości zostać prezydentem. Parę dni później wrócił do Collegeville. Mamy listopad 2002 roku. Studenci wrócili na uczelnię. Wielu studentów pierwszego roku błądziło po kampusie z mapą w poszukiwaniu budynków, w którym odbywały się zajęcia. Studenci z drugiego i trzeciego roku spotykali się ze swoimi kolegami i koleżankami. Organizowali domówki, a ci pilniejsi uczyli się od początku roku akademickiego, aby dostać lepsze oceny. Josh nadal mieszkał w tym samym budynku z tymi samymi osobami. 8 listopada w piątek po południu skończył zajęcia i wieczorem spędził czas ze współlokatorami. Kolejnego dnia, w sobotę 9 listopada, Josh i Nick poszli razem na stołówkę, gdzie zjedli późne śniadanie. Byli tam w okolicach 11. Bo w tym czasie podawane jest późne śniadanie w weekendy. Tak sprawdziłam to na stronie. Kiedy jedli, przyszła wiadomość od Katie. Zapraszała ich na małą imprezę, którą organizowała tego samego dnia wieczorem. Josh powiedział, że umówił się wcześniej z kolegami i nie może przyjść. A Nick od razu się zgodził. Potem wrócili do mieszkania. Nick powiedział, że każdy z nich wrócił do swojego pokoju. Josh planował napisać esej o jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. W tym czasie pisał na czacie z Katie. Treść tych wiadomości została udostępniona i nie było w nich nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia. Josh pisał co u niego, Katie opisywała co robiła na zajęciach i tego typu sprawy. Koło 12:30 poszedł do biblioteki, aby wypożyczyć książki, które mogły się przydać do pisania eseju. Następnie wrócił do swojego pokoju. Wiadomo o której godzinie wchodził do pokoju, dlatego że do otwierania drzwi studenci używali kart. Za każdym razem, kiedy Josh używał karty, system to odnotowywał. Każdy miał swoją kartę, więc tylko Josh mógł wejść do swojego pokoju. Chyba że zostawił uchylone drzwi. Wtedy każdy mógł tam wejść. Przez pół godziny pracował nad esejem, po czym sprawdził pocztę mailową i jak wskazuje historia wyszukiwania, przeglądał oferty pracy sezonowej w Maple Lake. Przed 14 wyszedł na chwilę spokoju. Świadkowie twierdzili, że widzieli jak sprawdzał repertuar wywieszony w miejscu spotkań. W jednym z budynków zorganizowano małe kino dla studentów i pracownicy w takim Miejscu dostępnym dla wszystkich wywieszali spis filmów, które miały być wyświetlane w najbliższych dniach. Nie wiadomo, czy Josh planował pójść z kimś na film, czy sprawdzał repertuar z ciekawości. Po powrocie do pokoju wyszukiwał informacje dotyczące jakiegoś filmu, a później przez następną godzinę pracował nad planem rozprawy na zajęcia dodatkowe. Po 17.00 zszedł na dół, gdzie czekali jego współlokatorzy. Był z nim Nate, Nick, Alex i Greg. Ostatniego współlokatora, Adama, nie było. Pojechał do domu na weekend i wrócił dopiero następnego dnia, w niedzielę. Zjedli razem kolację i spędzili ze sobą trochę czasu. Wyszukiwali w internecie bary znajdujące się w pobliżu. Josh zapalił cygaro z kolegami. Nick wyszedł z domu dopiero między 18.40 a 19.00. Pożegnał się z przyjaciółmi i powiedział, że idzie spotkać się z Katie, bo zaprosiła go na imprezę. I tutaj pojawia się kolejny niejasny aspekt. Katie w wiadomości wspominała o imprezie, ale nie było żadnej imprezy. Spotkała się jedynie z Nikiem w swoim pokoju, który znajdował się w żeńskim akademiku w St. Joseph, kilka kilometrów od Collegeville. Więc nie wiadomo dokładnie, co robili i nie ma zeznań świadków, którzy widzieliby Nika i Katie. Może współlokatorki były wtedy gdzieś indziej, w końcu to był sobotni wieczór. Po kolacji Greg, współlokator Josha, gdzieś wyszedł, ale wrócił przed 23. Josh, Greg, Nate i Alex pili piwo w salonie. Używali komputera, na którym wyszukiwali wyniki meczu i jakieś kabarety. Później Nate wyszedł i Alex oraz Greg zostali sami z Joshem. O 23.00 wyszli, kierując się w stronę mostu. Ale po chwili zawrócili. Dane logowania z systemu wskazują, że Josh wrócił na chwilę do swojego pokoju. Użył wtedy karty. Detektywi będą spekulować, że wrócił po piwo, ale właściwie nie mogą być tego pewni. Josh zostawił w pokoju swoje okulary, opakowanie na soczewki, kurtkę, portfel i kluczyki od auta. On i jego przyjaciele nie planowali jechać do sklepu. Nie chcieli nigdzie jechać samochodem. Mieli spotkać się w akademiku, w którym mieszkał ich kolega, tuż za mostem. Mogli tam dojść na piechotę w 3-4 minuty. Tamtego dnia Josh nosił soczewki. Miał dużą wadę wzroku i potrzebował okularów. Jeśli planował jakiś wyjazd albo zakładał, że nie wróci do domu na noc, brał pojemnik na soczewki z płynem. Tamtego dnia niczego ze sobą nie wziął, co może sugerować, że planował wrócić do domu jeszcze w nocy. Jego znajomi wspominali, że to, że nie wziął ze sobą kurtki, było nieodpowiedzialne. To był listopad, ale było dość ciepło, jak na tamte rejony o tej porze roku. Nie padało, temperatura w nocy utrzymywała się na poziomie zera stopni Celsjusza. Josh miał przejść kilkaset metrów, dokładnie siedemset. Może dlatego nie wziął ze sobą kurtki. Tamtej nocy miał na sobie szarą bluzę z nazwą uczelni, niebieskie dżinsy i adidasy a na nadgarstku miał zegarek. Josh i jego koledzy dotarli na imprezę około 23.15. Gospodarz, Nate Slinkard, mieszkał w pokoju w Mettencourt. Mettencourt to był budynek, który wybudowano 10 lat wcześniej i uważano, że mieszkają tam studenci pochodzący z zamożnych rodzin, bo czynsz był dużo, dużo wyższy niż w przypadku innych akademików. Na mapach go nie widać, dlatego że ten budynek został wyburzony w 2022 i w tym miejscu wybudowano apartamentowce, ale wkleję stary plan kampusu, żebyście wiedzieli, gdzie co się znajdowało. Na tej imprezie było około 10-12 osób. Josh widział niektóre osoby po raz pierwszy. Wszyscy studiowali na tym samym uniwersytecie. Josh zachowywał się tak jak zawsze. Osoby, które były na tamtej imprezie, zeznają, że był wesoły, żartował, rozmawiał z nowo poznanymi osobami, tak jak miał w zwyczaju. Przez kolejne pół godziny grał w pokera ze znajomymi. Wypił jedno lub dwa piwa. Zeznania osób z jego otoczenia wskazują na to, że w ciągu kilku godzin wypił dziesięć piw. Może mniej, może osiem, dziewięć. Zaczął pić po południu, kiedy spotkał się ze współlokatorami. W niektórych źródłach pojawia się kolejna nieprawdziwa informacja, że Josh wypił dziesięć piw na tej imprezie. Ale jak wiadomo, wypił jedno, maksymalnie dwa piwa. Nie wyglądał na pijanego, ale kilka osób zezna później, że wręcz przeciwnie, bełkotał i wydawał się pijany. Jedna z osób obecnych na imprezie pamiętała, że Josh podczas gry w pokera wspomniał, że musi gdzieś wyjść. Dokładnie takich słów użył. Więc nie wiadomo, czy musiał coś zrobić, czy się z kimś spotkać. I w pewnym momencie, około 23.55, Josh wstał od stołu i wyszedł z mieszkania. Nie powiedział, dokąd idzie. Właściwie jego znajomi pomyśleli, że poszedł do toalety, a drzwi do toalety znajdowały się tuż obok tych wejściowych. Pozostałe osoby, te, które nie grały w karty, nawet nie zauważyły, że ktoś wyszedł. Grała głośna muzyka, wszyscy popijali drinki, słychać było rozmowy. To, co może wydawać się dziwne, kiedy już tak zaczniemy analizować, co wydarzyło się tamtego wieczoru, to fakt, że jego przyjaciele nie zauważyli jego zniknięcia. Grał wtedy z nimi w karty. Odłożył je, nagle wstał od stołu i już nie wrócił. Skoro wszyscy myśleli, że poszedł do toalety, to dlaczego nie zauważyli, że nie wrócił po 15-20 minutach? Dana, jedna z najbliższych przyjaciółek Josza, z którą znał się od liceum, powie, że Josh nigdy nie wyszedł bez pożegnania. To było do niego niepodobne, poza tym przyszedł ze współlokatorami, dlaczego więc nic nie powiedział. I muszę jeszcze wspomnieć o jednej kwestii. Około 23.50 ktoś był w pokoju Josha. Nie użyto karty do otworzenia drzwi, więc musiały być uchylone i ktoś wszedł do środka bez pozostawiania śladów. Ta osoba włączyła muzykę na komputerze Josh'a i przewijała niektóre utwory. Musiała to robić. Nawet jeśli Josh zapomniałby wyłączyć komputer, to nie było takiej możliwości, żeby po kilku sekundach te piosenki same się przełączały. Osoba, która była w jego pokoju, przełączała piosenki od 23:50 do w pół do pierwszej, czyli spędziła w jego pokoju co najmniej 40 minut. A nikogo ponoć wtedy nie było w mieszkaniu. Przynajmniej nie ma na ten temat żadnych informacji. Jeden ze współlokatorów wyjechał na weekend. Drugi był na imprezie, Nick był u Katie, a pozostali współlokatorzy byli z Joshem. Więc kto to był i dlaczego korzystał z komputera Josha? Niektórzy twierdzą, że osoby, które były tamtej nocy na imprezie, źle wskazały czas, kiedy Josh wyszedł. To znaczy wyszedł kilka minut wcześniej i dotarł do Metancord. To on wszedł do pokoju i włączał piosenki. Ale to tylko jedna z teorii. Parę minut po tym, jak ktoś włączył komputer, Josh wyszedł z imprezy, oficjalnie. Tylko dwie osoby widziały go tamtej nocy, jak wracał, i ich zeznania mrożą krew w żyłach. Po kolei, Josh, żeby wrócić do Morehouse, gdzie mieszkał, musiał przejść przez most. Nie mógł pójść na skróty, dlatego że te dwa akademiki dzieliło jezioro. Więc skierował się w stronę mostu i kiedy przechodził przez kładkę, minął się z parą zmierzającą w przeciwnym kierunku. Chłopak i dziewczyna kierowali się w stronę akademików niedaleko Court. Chłopak studiował na Jonis, a dziewczyna chodziła do Kolegium Świętego Benedykta. Tego samego, do którego chodziła była dziewczyna Josha. Nie można mieć stuprocentowej pewności, że para widziała Josha, ale opis pasował. Chłopak i dziewczyna zeznali, że chłopak, którego mijali, miał na sobie szarą bluzę. Miał też dżinsy i nie był wysoki. Wszystko się zgadzało. Josh miał około 1,75 m wzrostu. Możemy uznać, że to był Josh, dlatego że para zeznała, że miał jedynie bluzę, a wszyscy mieli na sobie kurtki, bo było dość chłodno. Poza tym, jeśli osoby, które były na imprezie, miały rację i Josh opuścił Metancourt około 23.55, to o tej porze byłby już na moście. Chłopak i dziewczyna zeznali, że minęli się z tym chłopakiem, kiedy wchodził na kładkę, a kiedy się odwrócili, już go nie było. Tutaj trop się urywa, jak gdyby Josh wszedł na most i rozpłynął się bez śladu. Nikt utrzymuje, że wyszedł od Katie około drugiej 2.30 i wrócił samochodem do swojego mieszkania około 2.40. Dane logowania wskazują na to, że użył karty, aby wejść do swojego pokoju dokładnie o drugiej 2.42. Więc wszystko na pierwszy rzut oka się zgadza. Nikt twierdził, że drzwi od pokoju Josha były zamknięte. W mieszkaniu panowała cisza i nie wiedział, kto wrócił do domu i czy pozostali współlokatorzy śpią. Twierdził, że poszedł spać i zauważył zniknięcie Josh'a dopiero kolejnego dnia. Jest tylko jeden problem. Katie twierdziła, że Nick wyszedł wcześniej, około pierwszej, pierwszej trzydzieści. Od jej mieszkania do Morhaus jedzie się samochodem maksymalnie sześć, siedem minut. Nick utrzymuje, że nie zatrzymywał się nigdzie po drodze. Więc co robił po tym, jak wyszedł od Katie? Jeśli wyszedł o pierwszej, to pojawia się ponad półtorej godziny luki. W pobliżu nie było kamer, więc mógł gdzieś pojechać i pozostać niezauważony. Nie wrócił do domu, bo drzwi wejściowe też były otwierane na kartę. Co ukrywa Nik? Greg wrócił z imprezy po trzeciej w nocy. Nikt wtedy już podobno spał i nie mieli okazji ze sobą rozmawiać. Nie wiadomo, o której wrócili pozostali. Kolejnego dnia, w niedzielę 10 listopada, Josh miał spotkać się z innymi studentami, z którymi wcześniej planował symulację rozprawy. Mieli spotkać się po 14, ale Josh się nie pojawił, i to od razu wzbudziło niepokój. Jego koledzy wiedzieli, że Josh był sumienny i gdyby coś mu nagle wypadło, to dałby znać. Nick również należał do tego koła naukowego i zgodnie z tym co przekaże później detektywom, nie widział swojego przyjaciela rano. Poszedł sam na spotkanie ze studentami i dopiero wtedy zorientował się, że nie widział Josh'a od poprzedniego wieczoru. Jego znajomi poszli do morhaus, aby zobaczyć, czy Josh jest u siebie w pokoju. Starali się to racjonalnie wytłumaczyć. Może spał, może się rozchorował, ale nie było go w pokoju jego samochód stał na parkingu przed budynkiem więc gdzie mógł się udać bez samochodu Znajomi jeszcze tego samego dnia powiadomili władze uczelni użyto karty pracowników aby dostać się do środka Nic nie zniknęło z pokoju Josha Nadal były tam jego okulary portfel pojemnik na soczewki kluczyki od auta a gdyby gdzieś pojechał to przecież wziąłby te rzeczy ze sobą Władze uczelni starały się załagodzić sytuację. Wcześniej zdarzało się, że zgłaszano zaginięcie studenta, a potem okazywało się, że był tak pijany, że nie był w stanie wrócić do domu i zostawał u kolegi na noc. Znajomi Josza sprawdzili jednak metę kort, gdzie poprzedniego wieczoru odbywała się impreza, i nie znaleźli żadnego śladu. Pomimo tego, że władze uczelni nalegały, aby nie zgłaszać sprawy na policję twierdząc, że Josh pojawi się kolejnego dnia w poniedziałek rano na zajęciach. Dziekan do spraw studenckich skontaktował się z jego rodzicami i wyjaśnił, że nikt nie miał z ich synem kontaktu. Kolejnego dnia rano Lisa i Brian zjawili się na kampusie. Josh nie pojawił się na zajęciach. Nie skontaktował się z bliskimi, nie był aktywny na portalu internetowym i nie używał kart kredytowych. Brian Czuł, że stało się coś złego. Od chwili, kiedy pojawił się na kampusie, miał w głowie myśl, że Josh został porwany. Jego była żona, Lisa, wierzyła, że Josh wciąż żyje i w każdej chwili może wrócić do akademika. Powiadomiono policję, niedługo później sprawę przejęło FBI, a większość studentów z żeńskiego i męskiego kolegium stworzyła grupy wolontariuszy, aby pomóc służbom w poszukiwaniach. Wokół kampusu znajdują się zarośla, tereny podmokłe, lasy. Pomimo tego, że było dość sucho i nie padał śnieg ani deszcz, przy jeziorze wokół kampusu było błoto, co utrudniło poszukiwania. Sprawdziłam temperatury, jakie wtedy były i w nocy utrzymywały się na poziomie zera, a w dzień temperatury wzrastały do kilku stopni Celsjusza, więc na jeziorze nie było warstwy lodu. Z tego powodu na początku śledztwa pojawiła się teoria, że Josh wpadł do jeziora. Po raz ostatni był widziany na moście, później ślad po nim zaginął, co wydawało się potwierdzać tę teorię. Ale jezioro było nieduże i płytkie. Gdyby Josh utonął, znaleziono by jego ciało. Na miejsce sprowadzono nurków i psy tropiące. Przeszukano jeziora oraz obszar wokół nich. Ale niczego nie znaleziono. Detektywi zakładali, że jego ciało wypłynie wiosną, kiedy temperatury wzrosną i gazy w ciele wypchną zwłoki na powierzchnię. Ale tak się nie stało. Przeszukano samochód Josha. Żadnych śladów. Kolejny trop prowadzący donikąd. Myślicie, że to koniec? Nie. To był dopiero początek. Trzeba wspomnieć o tym, że komputer Josha został sprawdzony i zabezpieczony dopiero kilka dni po jego zniknięciu. Od niedzieli do jego pokoju wchodziło wiele osób. Pokój nie był zabezpieczony, więc jeśli ktoś chciał, mógł wejść i usunąć pliki z komputera. Tak też ktoś zrobił, ale o tym zaraz. Psy tropiące wskazały trasę Josha. Chłopak miał wyjść z Metenkort i skierować się w stronę mostu. Mniej więcej w połowie mostu trop się urywał, co pokrywało się z zeznaniami świadków. Ale w takim razie, co wydarzyło się później? Czy Josh wsiadł do jakiegoś samochodu, skoro trop nagle się urwał? Jeśli tak, to ta para, która mijała go na moście, powinna była dostrzec samochód. A niczego takiego nie zauważyli. O tej porze było cicho. W pobliżu nie przejeżdżały samochody, nie było ludzi na ulicach. Brian, ojciec Josha, był osobą, która najbardziej krytykowała działania policji. Zwłaszcza, że kilka dni po jego zniknięciu, kiedy zabezpieczono jego komputer, odkryto, że ktoś użył specjalnego programu, aby skasować część plików. Usunięto między innymi historię wyszukiwania i niektóre maile. Brian postanowił działać na własną rękę w grudniu, miesiąc po zniknięciu jego syna, kiedy policja po kilkutygodniowych tygodniowych poszukiwaniach, przestała angażować się w sprawę. Brian pływał kajakiem po pobliskich jeziorach i szukał ciała lub jakiegokolwiek śladu, następnie sprowadził oddziały z psami tropiącymi, aby sprawdziły cały kampus. I psy podjęły trop. Z tego co można wyczytać, psy nie wskazały trasy, a jedynie wskazały miejsce. Widzicie je teraz na mapie. Psy wskazały teren za opactwem. Budynek znajdował się w północnej części kampusu, za akademikiem, w którym mieszkał Josh. Tym sposobem dochodzimy do kolejnego ważnego aspektu w tej sprawie. Do Josha doszły plotki, które od jakiegoś czasu krążyły wśród studentów, a kiedy zaczął wyszukiwać informacje i zgłębiać temat, odkrył, że zgłosiło się kilka osób, które twierdziły, że zostały wykorzystane seksualnie przez mnichów. Ta sprawa dotyczyła studentów męskiego i żeńskiego koledżu. Mnisi nie tylko prowadzili tę szkołę, ale byli też prowadzącymi na niektórych zajęciach. Josh był wściekły, kiedy się o tym dowiedział. Sprawę zamieciono pod dywan, ofiary zostały uciszone, a mnichów wysłano na misję na Karaiby, między innymi na Dominikanę. Josh powiedział o tym swoim rodzicom i dziadkom. Miał poczucie sprawiedliwości. I oburzało go to, że nie nagłośniono sprawy. Jego znajomi ze studiów twierdzili, że pracował nad artykułem na temat tej sprawy. Chciałby trafiło to do mediów i by sprawcy ponieśli karę. Sprawdzono jego komputer, jednak nie znaleziono artykułu, o którym wspominali znajomi. Co nie oznacza, że go nie było. Przecież ktoś mógł go usunąć. Niektórzy spekulują, że Josh po imprezie poszedł skonfrontować się z mnichami pracującymi na uczelni i być może został uciszony. A jeśli za tę sprawę byli odpowiedzialni mnisi, czyli władze uczelni, mogli pozbyć się ciała i dowodów. Może Josh wsiadł do samochodu jednego z pracowników. Jest więcej dowodów, które mogą o tym świadczyć. Na terenie kampusu pracowali ochroniarze. Mieli oni obowiązek wylegitymować każdą osobę, która poruszała się w nocy samochodem. Jeśli był to jeden z pracowników, którego wszyscy kojarzyli, to mógł pozostać niezauważony. Nikt nie zwróciłby na niego uwagi. Poza tym Brian poprosił władze uczelni o przeszukanie kościoła i terenów przy nim, bo nie zrobiono tego wcześniej, ale nie dostał na to zgody. Więc może ktoś coś ukrywał, tylko niekoniecznie mogło mieć taki związek z Joshem. Ale to nie wszystko. Dotarłam do informacji, że Brian Guimond dostał zakaz zbliżania się i nie mógł nawet pojawić się na terenie kampusu. O wydanie zakazu wnioskowały władze uczelni, więc ojciec nie mógł szukać swojego syna, bo może natrafiłby na coś, co inni ludzie ukrywali. Kiedy przeszukiwano komputer Josha, znaleziono pewien trop. Josh miał sekrety, o których nie wiedzieli jego najbliżsi przyjaciele nie był pewien swojej seksualności i czytał o tym. Nie powiedział o tym nikomu prawdopodobnie dlatego, że chodził do katolickiego, konserwatywnego koledżu. Może się wstydził. Josh założył trzy profile na portalu randkowym po rozstaniu z Katie. Dwa profile były założone na jego prawdziwe imię i nazwisko, a trzeci profil to był profil kobiety, Janice. Josh podawał się za kobietę i pisał z mężczyznami. Były to dwuznaczne rozmowy, co prowadzi do pytania, czy miał problemy z tożsamością płciową i dlatego podawał się za kobietę, czy może był też zainteresowany mężczyznami. Możliwa jest też trzecia teoria, że były to tylko żarty, ale po co Josh miałby to robić? Według śledczych Josh korzystał też z czatów, na których rozmawiało się z nieznajomymi na kamerce. Josh rozmawiał w większości z mężczyznami, też na tych profilach, na których podawał swoje prawdziwe dane. Oprócz tego oglądał filmy dla dorosłych, zarówno te, na których były pary hetero, jak i homoseksualne. Pod koniec października, dwa tygodnie przed zniknięciem, Josh skontaktował się z Centrum Pomocy na portalu rankowym, chcąc zgłosić, że jakiś użytkownik naruszył zasady. Rozmawiał z nim prawie przez pół godziny, po czym zgłosił go. I usunął historię czatów z komputera. Parę dni później, kiedy wrócił do Maple Lake na weekend, podczas spotkania z dziadkami powiedział im o tym, że parę miesięcy wcześniej rozstał się z Katie, ale nie chciał, aby inni o tym wiedzieli i poprosił ich, aby nie mówili o tym nikomu. Wiedzieli o tym tylko jego rodzice. Dlaczego Josh nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział? Bał się, co ludzie o nim pomyślą. Czy może w jakiś sposób łączy się to z tym, co śledczy odkryli na jego komputerze? Ten aspekt prowadzi do kolejnej kwestii. Może Josh tamtej nocy umówił się z kimś? Mężczyzna, który był na imprezie, powiedział, że Josh wspominał, że musi gdzieś pójść. Niektórzy twierdzą, że ktoś mógł odkryć, że Josh podszywa się pod jakąś kobietę, skonfrontował się z nim przez telefon, po czym Josh usunął czat i może ta osoba go szantażowała. I chciała się na nim zemścić. Jego znajomi byli zaskoczeni, kiedy dowiedzieli się o tym, co Josh ukrywał. Oprócz tego, że pisał z mężczyznami, miał zdjęcia prawie 30 mężczyzn, zapisane na komputerze. Były to w większości zdjęcia twarzy. Dwa lub trzy obejmowały też nagi tors. Po co były mu te zdjęcia? Czy któryś z tych mężczyzn miał coś wspólnego z jego zaginięciem? Policja udostępniła te zdjęcia i poprosiła o kontakt te osoby lub osoby, które miały jakieś informacje odnośnie tych mężczyzn, ale nikt się nie zgłosił. Jeśli chodzi o inne podejrzane aspekty, to przed zaginięciem Josha na terenie kampusu widziany był pomarańczowy samochód Pontiac. Wiadomo było, że nie należał on do żadnego pracownika ani studenta. Ochroniarze widzieli go dwa razy przed zaginięciem Josha. Za pierwszym razem widzieli go w bocznej uliczce, z dala od świateł lamp, w nocy. Z miejsca pasażera wysiadł młody mężczyzna, prawdopodobnie student, i pobiegł w zarośla. Ale nie sprawdzono kierowcy, ponieważ zdążył odjechać, zanim ochroniarze zareagowali. Nie dotarto też do młodego mężczyzny, który pobiegł w zarośla. Spekulowano, że był to student, który utrzymywał kontakty seksualne z innym mężczyzną. A skoro była to konserwatywna uczelnia i były to tematy tabu to by wyjaśniało dlaczego student nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział. Mogło też chodzić o coś zupełnie innego. Może ktoś kupował nielegalne substancje od dealera. To by też wyjaśniało jego zachowanie. Za drugim razem ochroniarze widzieli ten sam samochód pod koniec października, ponad tydzień przed zniknięciem Josha. Za drugim razem przesłuchano studenta i kierowcę oraz pisano numer rejestracyjny. Student nie został wylegitymowany i śledczy nie byli w stanie do niego później dotrzeć. Dopiero po kilku latach śledczy sprawdzili ten trop, po numerze rejestracyjnym dotarli do kierowcy. Nie można było przeszukać samochodu, dlatego że auto zniszczono na złomowisku. Ustalono jedynie, że kierowcy pontiaka. Nie było na żadnym ze zdjęć, jakie znaleziono na komputerze zaginionego. Kierowca zapytany o to, dlaczego był na kampusie, odpowiedział, że odwoził swojego znajomego do domu. Nie ustalono jego danych i w tym miejscu trop się urywał. Rok po zniknięciu Josha jego ojciec wnioskował o udostępnienie materiałów dotyczących przypadków wykorzystywania seksualnego, których dopuścili się nisi. Wtedy mu odmówiono. A kiedy ponownie w 2022 roku po prawie 20 latach znów ubiegał się o to samo, ponownie mu odmówiono, dlaczego. Analizując tę sprawę, można mieć nieodparte wrażenie, że chodziło o coś jeszcze, że było coś poza zniknięciem Josha. Władze nie zezwoliły na przeszukanie kampusu, oprócz tego, Brian Gimon, ojciec zaginionego, dostał zakaz zbliżania się a sąd nie chciał wydać dokumentów, które powinny być udostępnione do wiadomości publicznej. Parę lat temu kolejne tajemnice wyszły na jaw. Wszystko zaczęło się od tego, że śledczy sprawdzili komputer Josha ponownie, używając do skanowania nowszych, lepszych programów. Program wykrył, że użytkownik A. McDonald wykasował dane z komputera Josha. Tym użytkownikiem był jego współlokator, Adam McDonald. Adam został zapytany przez śledczych o to, dlaczego to zrobił. Odpowiedział, że musiał wyczyścić historię wyszukiwania i usunąć niektóre wiadomości, dlatego że Josh wiedział o tym, że on i kilka innych osób, w tym osoby, które były tamtej nocy na imprezie w Metenkort oraz Nick i Katie, sprzedawali narkotyki. Josh się o tym dowiedział. Josh się o tym dowiedział. Nie pochwalał tego. Miał o tym wspominać w wiadomościach, a Adam i pozostali obawiali się, że będą musieli ponieść konsekwencje i nie wiedzieli, jak to wpłynie na ich karierę. Wiedzieli, że jeśli śledczy zabezpieczą komputer, to dojdą do tych wiadomości. Te osoby miały też fałszywe prawa jazdy. W noc, kiedy George zaginął Adama, Adam był w domu rodzinnym. Wrócił następnego dnia, w niedzielę. I kiedy dowiedział się, że jego współlokator zaginął i policja może przeszukać jego komputer, usunął niektóre pliki. Komputer zabezpieczono parę dni później, dlatego śledczy nie znaleźli wiadomości, o których Adam wspominał. Tylko czy miało to związek z zaginięciem Josha? Osoby, które wtedy bały się o swoją karierę, teraz mają dobre prace. Pochodzą z zamożnych rodzin. Nikt na przykład pracuje jako prawnik. Inny kolega Josha pracuje w sądzie więc gdyby ktoś dowiedział się o handlu narkotykami czy o tym, że ktoś może zatuszował śmierć Josha, to mogło zaważyć na ich karierze. Jest jeszcze kilka innych poszlak. Jeden ze współlokatorów twierdził, że dzień przed zniknięciem Josha słyszał kłótnię Nika i Josha. Nie słyszał o co się dokładnie kłócili, bo jego pokój znajdował się na innym piętrze, ale wychwycił imię Katie. Uznał, że Josh ma pretensje do swojego przyjaciela, że spotyka się z jego byłą dziewczyną. Ale czy faktycznie o to chodziło? W tej historii nikt nie mówi prawdy. Każdy ukrywa coś, co mogłoby go obciążyć. Nick obawiał się, że policja uzna go za podejrzanego, dlatego, jak powie później, zatrudnił prawnika i odmówił współpracy z policją. Był umówiony już na spotkanie ze śledczymi. Miał przejść badanie wariografem, którego skuteczność jest raczej wątpliwa, i w ostatniej chwili odwołał to spotkanie. 20 lat po zniknięciu Josha zorganizowano spotkanie dla osób, które go znały. Pojawiła się na nim tylko Katie i znajomi z liceum. Nie było żadnego kolegi ze studiów. Ale to nie wszystko. W 2004 roku, czyli dwa lata po zniknięciu Josha. Briana, jego ojca, odwiedzili: Nick, Katie, Alex, Adam i kilku innych znajomych. Powiedzieli, że sprzedawali narkotyki, dlatego usunęli te wiadomości z komputera Josha, ale nic poza tym i zapewniali, że nie mają nic wspólnego z jego zniknięciem. Ale może nie mówili prawdy i powiedzieli Brianowi, że usunęli te pliki tylko po to, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Pojawiła się teoria, że sprawa Josh'a jest powiązana z innymi, tajemniczymi przypadkami. Były to historie dotyczące studentów, młodych mężczyzn, którzy zaginęli lub zginęli w tamtym rejonie. Bardzo często, kiedy szuka się informacji na temat sprawy Josh'a Gimonda, pojawia się wspomnienie o innej sprawie. Historii Christophera Jenkinsa, o której powstał podcast na tym kanale. Był to jeden z pierwszych podcastów i teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy wspominałam też o sprawie Josha. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście można przesłuchać tego podcastu. Ja postaram się go podlinkować w opisie lub, lub w przypiętym komentarzu. Chris Jenkins miał 21 lat, kiedy zaginął. Josh miał 20. Chris zaginął w Minneapolis, w stolicy Minnesoty, natomiast Josh zaginął niecałe 100 kilometrów od Minneapolis. Ale to nie wszystkie podobieństwa. Josh i Chris byli do siebie bardzo podobni. Mieli blond włosy, byli średniego wzrostu, obaj studiowali, mieli wielu znajomych i zaginęli po imprezie. Chris zaginął półtora tygodnia przed Joshem. Dokładnie w Halloween 31 października 2002 roku, z tym że jego sprawa została przynajmniej częściowo rozwiązana, ponieważ znaleziono jego ciało. Ciało odnaleziono parę miesięcy później, w lutym 2003. Odnaleziono je w rzece Mississippi. Sekcja zwłok wykazała, że Chris zginął na skutek utonięcia. Jego śmierć została uznana za wypadek, ale jest sporo osób, które twierdzą, że było inaczej i Chris padł ofiarą seryjnego zabójcy, który działał w okolicy. Ponieważ w podobnym czasie inny młody mężczyzna zginął w ten sam sposób. Jeśli chcecie poznać bliżej historię Chrisa Jenkinsa, to zachęcam do przesłuchania innego podcastu na tym kanale. Inny młody mężczyzna, student Uniwersytetu Wisconsin, czyli uniwersytetu znajdującego się już w innym stanie, ale nadal w pobliżu, również zaginął. Nazywał się Michael Knoll. Zniknął 6 listopada 2002 roku. Czyli trzy dni przed zniknięciem Josha. Tak jak Josh i tak jak Chris Jenkins imprezował z przyjaciółmi, wyszedł w nocy z baru i rozpłynął się bez śladu. I tak jak w przypadku dwóch poprzednich spraw, policja uznała, że mężczyzna mógł wpaść przypadkowo do pobliskiej rzeki lub pobliskiego jeziora. Akademik, w którym mieszkał, znajdował się niedaleko, więc to mogło potwierdzać te teorię. Jego ciało odnaleziono parę miesięcy później. Znaleziono je w jeziorze, a sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zginął na skutek utonięcia. Była jeszcze jedna sprawa, sprawa Czada Sharona. Czad również studiował w stanie Indiana, więc stosunkowo niedaleko. Tak jak Josh był na imprezie, pił z przyjaciółmi, ale nie wyglądał na pijanego. W nocy opuścił imprezę i nikt później nie widział go żywego. Jego ciało odnaleziono w lutym 2003 roku, mniej więcej w czasie, kiedy znaleziono również ciało Chrisa Jenkinsa. I tak jak możecie się spodziewać, odnaleziono je w rzece, a sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna utonął. Jedyne, co budziło wątpliwości śledczych, to fakt, że w jego krwi znaleziono znaczną ilość alkoholu, a znajomi nie pamiętali, aby czat pił. Wyjątkowo dużo tamtego wieczoru. A było jeszcze kilka innych podobnych spraw. Jeśli spojrzymy na to z dystansu, to można uznać, że te sprawy się nie łączą. Dotyczyły młodych mężczyzn, którzy po imprezie, kiedy wracali pijani do domu, wpadli do rzeki lub jeziora, a na tamtym obszarze znajduje się wiele rzek i jezior. Ale wszyscy ci mężczyźni byli do siebie podobni. Zgadzało się wiele szczegółów. Wygląd, wzrost, budowa ciała. Byli w podobnym wieku, zaginęli w podobnych okolicznościach. Wszyscy wracali sami, i sekcja zwłok wykazała, że utonęli. Nadal jest pewna teoria, że za śmiercią tych mężczyzn stoi jeden seryjny zabójca i wybierał on jeden typ ofiary. Całkiem możliwe, że tak jest, jednak Wiele osób zaangażowanych w te sprawy twierdzi, że zniknięcie Josh'a nie było powiązane ze, ze sprawami tych innych studentów, ponieważ ciała Josh'a nie odnaleziono. Więc co tak naprawdę stało się z Josh'em? Jest kilka teorii. Chciałabym je wam pokrótce przedstawić na sam koniec, tak w ramach podsumowania tego podcastu. Jedna z najmniej popularnych i najmniej prawdopodobnych teorii głosi, że Josh odebrał sobie życie. Jego samochód znaleziono niedaleko, a jeśli działał sam, to nie zaszedłby daleko. Więc mógł zginąć gdzieś na tamtym obszarze, a gdyby próbował odebrać sobie życie, to nie potrafiłby zatrzeć po sobie śladów. Odnaleziono by jego ciało. Poza tym nic nie wskazywało na to, że Josh chce opuścić swoich bliskich, nie wspominał o tym, nie pojawiły się żadne niepokojące sygnały, wręcz przeciwnie, miał plany na najbliższy czas. Kolejnego dnia miał spotkać się z innymi studentami. Kolejna teoria, która jest dosyć podobna, głosi, że Josh zginął na skutek wypadku. Ponownie, gdyby przypadkowo wpadł do jeziora, bo był tak pijany, że nie potrafił utrzymać równowagi, to odnaleziono by jego ciało. Tamte tereny przeszukano wiele razy. A jeśli był to nieszczęśliwy wypadek, to nie było powodu, dla którego ktoś miałby tuszować jego śmierć. Chyba że został potrącony przez jakiegoś kierowcę. Ale świadkowie nie pamiętali, aby gdzieś w pobliżu przejeżdżał jakiś samochód. Było ciemno, paliły się tylko światła lamp, nie było żadnych studentów na ulicy wszyscy albo byli w akademikach, albo byli na imprezie. Kolejna teoria głosi, że Josh został porwany. Zwolennikiem tej teorii jest na przykład jego ojciec, Brian, który nadal próbuje dowiedzieć się, co stało się z jego synem. Jeśli jednak świadkowie się mylili i w pobliżu znajdował się jakiś samochód, to mógł w nim być porywacz. Tylko pytanie, dlaczego wybrałby Josha? Czy był to przypadkowy cel, czy może go śledził i czekał na odpowiedni moment? Trudno powiedzieć. W tamtych latach na terenie kampusu nie było kamer. Pracowali tam ochroniarze, ale i oni mogli coś przeoczyć. Musieli wylegitymować każdego studenta, każdego pracownika, który przejeżdżał ale niewykluczone, że jeśli kojarzyli kogoś z widzenia, a na pewno kojarzyli prowadzących, mnichów, to mogli po prostu machnąć ręką i nie sprawdzać jego dokumentów, ponieważ doskonale wiedzieli, kim jest ta osoba. Jeśli trzeba by było opracować profil porywacza, a zrobiło to wiele osób zaangażowanych w tę sprawę, to można by było pomyśleć w pierwszej kolejności, że była to osoba, która mogła pozostać niezauważona. A na kogo na kampusie nie zwrócono by uwagi? Na jakiegoś wykładowca. Agenci FBI pracujący nad tą sprawą opracowali nawet profil porywacza, i według tego profilu porywacz byłby osobą o ponadprzeciętnej inteligencji, doskonale radziłby sobie w społeczeństwie, potrafiłby wiele rzeczy maskować przed innymi, miałby dobre umiejętności interpersonalne, byłby na wysokim stanowisku i poruszałby się swoim środkiem transportu, czyli na przykład samochodem. Agenci twierdzili też, że porywacz wybrałby teren, który znał bardzo dobrze, więc była to osoba, która regularnie bywała na kampusie lub nawet mieszkała na terenie kampusu. Taka osoba wiedziałaby, gdzie znajdują się ochroniarze, gdzie znajdują się kamery i wiedziałaby, jak działać, aby nie zostać zauważonym. To prowadzi do kolejnej teorii, a mianowicie do tego, że za śmiercią czy zniknięciem Josha stoją mnisi. To, że na terenie kampusu doszło do przypadków wykorzystania seksualnego, to nie była teoria spiskowa. To zostało udowodnione. Jednak materiały nie zostały upublicznione, a wielu sprawców nie poniosło konsekwencji. Wielu mnichów zostało wysłanych na Dominikanę. Być może znajomi i rodzina Josh'a mieli rację i Josh pracował nad artykułem na temat tej sprawy i albo zaczął zbierać materiał, albo zaczął pisać artykuł i ktoś go usunął z jego komputera, a osoby powiązane z tą sprawą pozbyły się Josh'a, aby sprawa nie wyszła na jaw. W końcu Josh chciał nagłośnić tę sprawę i pójść do mediów. Te teorie potwierdzałby fakt, że psy tropiące podjęły trop przy opactwie. Może George został zwabiony przez prowadzących, może sam, jak twierdzą niektórzy, poszedł spotkać się z prowadzącymi, z mnichami, aby zażądać wyjaśnień. Możliwości jest naprawdę dużo. Zresztą samo zachowanie pracowników i ogólnie władz uczelni jest w tym przypadku nietypowe. Władze nie dążyły do rozwiązania tej sprawy. Nie pozwolono przeszukać terenów przy opactwie, a nie zdobyto nakazu przeszukania. Brian Gimon dostał zakaz zbliżania się i nie uzyskał dostępu do materiałów na temat wykorzystywania seksualnego, tylko ta sprawa nie musi łączyć się z Joshem. Może władze uczelni nie chciały, aby sprawa wykorzystywania została nagłośniona. Kolejna teoria głosi, że Josh został zamordowany przez seryjnego zabójcę. Zwolennicy tej teorii łączą zaginięcie Josha z podejrzanymi przypadkami innych studentów, którzy zginęli w podobnych okolicznościach w podobnym czasie. Są też osoby, które twierdzą, że sprawcą był tak naprawdę najlepszy przyjaciel, czyli Nik Hajdukowicz, współlokator Josha. Nie został on nigdy uznany za podejrzanego w tej sprawie. Mimo wszystko śledczy i znajomi Josha uznali jego zachowanie za podejrzane. Mężczyzna zatrudnił prawnika i odmówił składania zeznań. Nie chciał współpracować z policją i przestał kontaktować się z rodziną Josha, a kiedy zorganizowano spotkanie, aby uczcić jego pamięć, nie pojawił się na nim. Można to oczywiście wyjaśnić w ten sposób, że nik zdawał sobie sprawę z tego, że będzie przesłuchiwany, nie chciał, aby to jakoś wpłynęło na jego karierę, więc zatrudnił prawnika. I samo to, że zatrudnił adwokata, nie świadczy o jego winie, ale są inne przesłanki świadczące o tym, może nie, że Nick jest odpowiedzialny za śmierć Josh'a, ale wie więcej niż mówi. Twierdził, że wyszedł od Katie około 2.30 w nocy. Katie twierdziła, że wyszedł o pierwszej, maksymalnie o pierwszej Co więc robił w tym czasie? Josh wyszedł z imprezy przed północą, Nick wyszedł koło pierwszej, więc jest jakaś możliwość, że się spotkali. Tylko co się stało? Niektórzy twierdzą... Że Josh miał pretensje do swojego przyjaciela o to, że zaczął spotykać się z jego byłą dziewczyną, czyli z Katie. Doszło do kłótni. Nick przez przypadek zrobił coś Joshowi i potem to zatuszował. Jeśli chodzi o Nika, to powstało kilka teorii właśnie z nim związanych. Inna teoria głosi, że osoby, które były na imprezie tamtej nocy, źle wskazały czas, kiedy Josh wyszedł z mieszkania, i Josh wyszedł tak naprawdę trochę wcześniej, wrócił do Metancord. Drzwi mogły być otwarte, dlatego nie użył karty i nie zostało to odnotowane. Może to on odtwarzał muzykę na swoim komputerze i później spotkał się z nikiem, tylko co stało się później? Po zniknięciu Josha nie zabezpieczono jego pokoju. Przeszukano go jedynie pobieżnie i zabezpieczono cały, całe mieszkanie. Dopiero parę dni później. Więc nawet jeśli były jakieś ślady, to ktoś mógł się ich pozbyć. Inna teoria głosi, że Nick i Josh byli tak naprawdę parą. Wiele osób interesujących się tą sprawą twierdzi, że zarówno Nick, jak i Josh nie byli heteroseksualni i narodziło się między nimi jakieś uczucie. Josh odkrywał swoją seksualność, świadczy o tym historia wyszukiwania, to, że pisał z mężczyznami na czacie i parę innych spraw. A zwolennicy tej teorii twierdzą, że Nick tak naprawdę nie spotykał się z Katie i jedynie. Całował się z nią, po czym stwierdził, że nic do niej nie czuje, i być może czuł coś do Josha. Ludzie spekulują, że właśnie oto Josh pokłócił się z nikiem w nocy przed jego zniknięciem. Niektórzy twierdzą, że Nick był tak naprawdę zakochany w Joshu i zabił go z zazdrości. Ale są to tylko spekulacje. Inna teoria głosi, że Josha zabił ktoś, kogo Josh poznał na czacie. Podczas imprezy Josh powiedział jednemu koledze, że musi gdzieś iść, musi coś załatwić. Nagle wyszedł, tak jakby musiał się z kimś spotkać. Wiadomo, że parę dni wcześniej zgłosił czyjeś zachowanie na czacie. Może ktoś odkrył jego tożsamość, w końcu podawał się za kobietę. Może ten mężczyzna, z którym pisał, czuł się w jakiś sposób oszukany. Wiadomo, że Josh rozmawiał z tym użytkownikiem przez prawie pół godziny przez telefon po czym zgłosił się do centrum pomocy i usunął całą historię czatu. Nigdy nie dotarto do jego rozmówcy i nie ustalono, czego dotyczyła ta rozmowa. Być może ktoś odkrył jego tożsamość, dowiedział się, gdzie mieszka i postanowił się z nim skonfrontować. Ostatnia teoria głosi, że coś wydarzyło się na imprezie i Josh nigdy nie opuścił metenkord żywy. Jego przyjaciele sami przyznali, że handlowali narkotykami. Może tamtego dnia Josh zdecydował się spróbować i skończyło się to tragicznie. A potem jego znajomi próbowali to zatuszować. Ważnym aspektem jest to, że nigdy nie przeszukano mieszkania, w którym odbywała się ta impreza. A później zburzono budynek. Więc nawet jeśli były tam jakieś dowody, które by o tym świadczyły, to już nigdy nie zostaną znalezione. Śledczy jedynie przesłuchali osoby, które tamtego dnia były na imprezie. Zeznania wydawały się spójne. Jeśli chodzi o te teorie, to wydaje się ona mało prawdopodobna. Na imprezie było około 10-12 osób. I czy tyle osób byłoby skłonnych przekazać takie same zeznania i ukryć zabójstwo? To mi przypomina sprawę Kertasowy. Również była to jedna z pierwszych spraw, o której opowiedziałam na tym kanale. Jest takie powiedzenie, że trzy osoby mogą ukryć zbrodnię, jeśli dwie z nich nie żyją. Natomiast zwolennicy tej teorii twierdzą, że wszyscy studenci, którzy byli tamtej nocy w Mettencourt, mogli chcieć za wszelką cenę ukryć taką zbrodnię. Praktycznie wszyscy pochodzili z zamożnych rodzin. Chodziło nie tylko o ich karierę, ale też o ich całe życie. Więc mieli dużo do stracenia. To też kojarzy mi się z jednym z moich ulubionych seriali. Sposób na morderstwo. Jeśli ktoś nie oglądał, to bardzo polecam. A jeśli ktoś oglądał, to będzie wiedział, o co chodzi. I jeśli ta teoria jest prawdziwa, to pojawia się pytanie, dlaczego dwie osoby, młody mężczyzna studiujący na tej uczelni i jego dziewczyna, widzieli kogoś podobnego do Josha na moście. I dlaczego psy podjęły trop. Chciałabym, żebyśmy podyskutowali na temat teorii dotyczących tej sprawy. Gdybym miała powiedzieć, która teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna, to wybrałabym teorię stworzoną przez Briana, ojca Josha, czyli tą związaną z porywaczem. Najwięcej szczegółów zgadza się, jeśli chodzi o te teorie. Porywaczem mógł być też ktoś, kogo Josh poznał na czacie lub ktoś powiązany z uczelnią. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie może inna teoria wydaje się wam bardziej prawdopodobna. Dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. Jeśli ktoś został, to zachęcam do zostawienia łapki w górę lub subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym podcaście, który pojawi się na tym kanale. My słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu, tak jak zawsze i do usłyszenia. Trzymajcie się.